Wobec prokuratorów są inicjowane postępowania karne, dyscyplinarne, jak również w przypadku mojej skromnej osoby został skierowany pozew o naruszenie dóbr osobistych. Próbowaliśmy również uwrażliwić pana ambasadora na to, że prokuratura jest niezbędnym elementem wymiaru sprawiedliwości, że bez niezależnej i autonomicznej prokuratury nie będzie niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Pan ambasador był bardzo zaskoczony również tym, co powiedziałam, że w okresie po przeobrażeniach ustrojowych, to jest po 1989 roku, żadne ugrupowanie polityczne nie zdecydowało się na napisanie nowej ustawy Prawo o prokuraturze. Proszę sobie wyobrazić, że do 2016 roku obowiązywała ustawa z czasów PRL-u.